No siemanku, szanowanku, z tej strony Tommy Juniorski! And welcome back to Gruchot! Woo! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku JLP. Już mi tutaj spamujecie, przychodzicie do mnie, pukacie do mnie, mówicie, kiedy wrzucisz gruchota, bo inaczej przyjdzie sąsiad i się zabije w jakimś trybie w Robloxie. Pozdrowienia lecą dzisiaj dla Dawida, dziękuję ci bardzo za tego pięknego fanarcika. 98 kasy mamy fajny osprzęt i w ogóle też mi mówiliście, że nie musimy tego używać, albo raczej nie musimy tego naprawiać, żeby jechać samochodem. Mówiliście mi też, żebym zaktualizował tą grę, ale powiedziałem sobie, że nie będę tej gry jeszcze aktualizował, żeby później nie było jakiejś sceny, że na przykład będę musiał znowu od początku zacząć. Wiecie, jak to jest z tymi alfami, pre-alfami i innymi sratami, pierdatami w ogóle, nie? Dobra, gdzie my się teraz pojawiamy? Pojawimy się teraz w Dubrowniku, który w ogóle nie jest Dubrownikiem, bo mi się wydaje, że to jest gdzieś blisko Serbii, ewentualnie Macedonii, bo skoro z tego, co już się dowiedziałem, będziemy podjeżdżali do Bułgarii, to nie może być tutaj Dubrownik. Dużo osób mi pisało w komentarzach, jak to nie jest Dubrownik, to jest Dubrownik, co chcesz od Dubrownika, to jest Jugosławia i dalej nią jest. No Jugosławii po pierwsze już nie ma od jakichś 10 czy od 15 lat albo coś takiego, to jej po prostu nie ma, bo oni się wszyscy pojednali i zobaczcie sobie, gdzie leży Dubrownik, a gdzie on pokazuje nam na tej mapie, gdzie my teraz tutaj jesteśmy, nie? Mówiliście też, że najprawdopodobniej muszę tutaj chodzić z portfelem, bo wtedy dostaniemy na bank jakieś pieniądze, ale wątpię, że to cokolwiek zmieni. Chociaż możemy, zobaczcie, tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma, są tylko i wyłącznie dwie osoby, szkoda, że nie mogę tutaj przeskoczyć od razu przez barierki, byśmy mieli szybciej na skróty. Ile teraz będzie noc kosztowała? Już chyba 40 z tego, 35. Cijena za jedną słowo po Noxeniu, to nie jest po chorwacku Noxeniu, bo... Po chorwacku nocleg to nie jest Noxeniu, tylko jakoś inaczej, ale bardzo podobnie, bo to jest kolejny język słowiański i jak ja jeżdżę do Chorwacji, to normalnie się porozumiem po polsku. Wiadomo, że nie wszystko rozumiem, ja ich też nie rozumiem na maksa, ale jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Nie dostaniemy teraz tutaj kasy. Ktoś się tam zbulwersował, że jeżeli za pierwszym razem nie dostałem kasy, to nie dostanę w ogóle. Ale nie chce mi się w to wierzyć. No trudno. No mówi się trudno. Dobra, nie ma tutaj nikogo. Były tylko i wyłącznie dwie osoby. Ja sobie portfel już schowam do... Do naszego schowka na buty. Nie, no żartuję oczywiście. I ja muszę sobie tutaj przypomnieć, co tutaj jest do naprawy. Ogólnie dupa z tą oponą, dupa z tą drugą oponą też mocno. Z trzecią też jest mocno i z czwartą też jest mocno. Mamy 98 pieniędzy. A ja nie wiem, gdzie mam ręce wsadzić, nie? Muszę umyć samochód. Co prawda mamy pełne paliwo, nie mamy aż tyle oleju i nie mamy nic na sprzedaż. Ale tutaj jest kapa, nie? Bo to jest 9 na 10, to jest niby ok. Ładowanie 86%. Ale ten silnik 0 na 3. To jest kapa, to jest kapa. Filtr powietrza niech se tam dymi. I to jest, tego nie muszę naprawiać, mi mówiliście. A to? To się nigdy nie psuje, to tutaj. Stock ignition coil. To się nigdy nie psuje. Dobra, ja jadę na stację, zobaczcie w ogóle, gdzie my jesteśmy. Patrzcie, ja biorę teraz mapę do ręki i zobaczcie sobie teraz mapę Chorwacji, nie? O, Bułgaria. Jeszcze lepiej. My jesteśmy gdzieś tutaj, tu w ogóle jest Macedonia jeszcze, Serbia, tu jest Rumunia u góry, tu jest Turcja, tu jest Albania i tu jest, nie wiem, czy graniczy z Grecją, nie mam żadnego pojęcia, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ale nie wiem, czy Bułgaria graniczy z Chorwacją. Wiem, że... Z Turcją... Pierwszy flag. Dobra, ja jadę tutaj do lajki się może w coś zaopatrzyć. Może znajdę coś ciekawego. I później idziemy jeszcze na stację, nie? Dobra, więc tak, moi drodzy, ja sobie teraz tutaj zakupiłem oponki, ponieważ jest troszeczkę scena i ogólnie chcę zrobić coś takiego, że ogólnie sobie tutaj kupiłem, tylne są na deszcz, a znaczy lewe są na deszcz, a prawe są na normalne i chcę zrobić coś takiego, że założę sobie dwie na przód, ciup, te sobie założę na przód, które są w ogóle kwadratowe już, a te sobie założę na tył, tylko że ja pierw muszę... Czekaj, zrobimy tutaj coś takiego. Pyk, przykręcamy. Bo ja muszę jedną oponę tutaj zrzucić teraz. No, przykręcaj, zakręcaj.
Dobra. Bo ja muszę sobie z tej strony jedną oponę wymienić. To jest, no tak czy siak jest zepsuta i to mega. Bierzemy sobie teraz tą na deszcz, że tak powiem, bo już widziałem, że w Bułgarii będzie padało. Ja na początku mówiłem, że nie da się sprawdzić trasy. Jak my teraz tutaj założymy? Znowu tą wet tires. Że nie da się sprawdzić trasy przed wyjazdem, ale jednak bierze się mapę do ręki i da się normalnie sprawdzić także. Ja nie wiem, co ja wam tutaj znowu za kocopoły mówiłem, ale widocznie się myliłem. Mogliście mi napisać w komentarzu. Jak zwykle pewnie nikt nie szczaił tego, co to mi junior tutaj pierdzieli za głupoty bez sensu. Dobra, odkręcamy teraz tą tutaj. Nie wiem, która ma flaka, a która nie, ale chyba... No i ta ma flaka, bo ja sobie ogólnie tutaj też tą jeszcze jedną nową oponkę kupiłem i ogólnie scena z tymi oponami, bo mam, jedną mam chyba daremną. Dobra, tutaj zostało, czyli teraz tak, mamy tylne na deszcz, a przednie mamy na nie na deszcz, takie głupie troszeczkę i ogólnie będzie padać, no tutaj jest flak, ewidentnie jest tutaj flak, a ja mam 6 kasy, nieważne. W ogóle też mówiliście mi, żebym się... Może wrócił, ogólnie też sobie samochód umyłem, a wy mnie w ogóle nie pochwaliście. Żebym się też wrócił, na plażę pojechał, ale nie chcę po prostu ryzykować, bo wiecie co, naprawiłem sobie silnik, naprawiłem sobie... O kurde, ale tu jest szyba jeszcze brudna, masakra. No widzicie, i z lewej strony jest flak, także jest troszeczkę lipa, no. Bez sensu, nie? No nieważne, no pojedziemy z jedną oponą na flaku. Najważniejsze to jest chyba dla mnie, żeby po prostu dojechać i będziemy się teraz skupiali też na tym, żeby kurde w tej Bułgarii poznajdywać coś, bo mówiliście mi też, że w Chorwacji jest bardzo dużo rzeczy, tylko trzeba zejść na plażę na dół i po prostu posprawdzać, a ja nie miałem po prostu na to czasu, mnie to po prostu nie interesowało, że tak powiem, albo po prostu tego nie widziałem. Zresztą widzicie, nie da się teraz cofnąć, Dubrownik jest zamknięty, ale scena, ale jaja, ale scena, ale jaja. Ale kiepsko, że sobie w ogóle nie umyłem tej przedniej szyby, no ale trudno. Najważniejsze, że boczne, tylne i tak dalej jest wszystko poumywane. Może zobaczymy sobie tutaj co będzie, staniemy sobie na chwileczkę. Może tutaj też coś jeszcze będzie w mieście, bo ja tutaj w ogóle nie sprawdzam, możliwe, że będzie fajnie. W ogóle fajnie, że tutaj... O, widzicie, da się zejść na plażę. Idę na plażę, idę na plażę, idę na plażę, na plażę. Libertas, widzicie, co tutaj pisze, Libertas. To jest niby ten pseudo zamek, który się znajduje w Dubrowniku. Ten zamek jest pięknie odnowiony. Zobaczcie, no nie ma tutaj nic, no. Nie ma. A da się wejść do wody? Żeby nie było, że ja za chwilę zginę albo coś. Ładnie tutaj teraz tą wodę słychać. Ale dziwi mnie to... Nie da się wejść do wody. Ale dziwi mnie to, że w Chorwacji jest takie zejście na plażę, jak... Jest bardzo mało takich zejść na plażę, ponieważ ogólnie Chorwacja jest krajem, gdzie znajduje się bardzo, ale to bardzo wiele skał. Na przykład właśnie przy morzu jest dużo klifów i tak dalej. I... Jak ktoś pojedzie do Chorwacji, to polecam sobie wziąć te klapki ogrodnicze, te takie gumowe, ponieważ chodzi o to, że jak wchodzisz do tej wody, to jest tak kamieniście, jest tak katastrofa i w ogóle, że to jest masakra. I wchodzisz do tej wody, nie dość, że są małe kamyczki, jak i duże, możesz sobie rozciąć nogę, to jest raz. Dwa, te wszystkie skały są super, hiper, turbo śliskie. Jeżeli nie masz gumowej podeszwy, to możesz się łatwo poślizgnąć, a poślizgnąć się naprawdę na Adriatyku o taką skałę i walnąć łebem, to jest po prostu katastrofa. A trzy, najważniejsza sprawa, to są po prostu zwierzęta, jeżowce. Jeżowce to są takie kulki, no takie kuleczki, które mają... Wiele igieł, no, nazywa się to jeżowiec. Niektórzy to nazywają... Iglaki? Iglaki? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale w każdym razie poprawna nazwa to jest jeżowiec. I jak wbije ci się igła z tego jeżowca, to wygląda jak jeż w ogóle. Tylko to jest takie malutkie, czarne, jest też brązowe i czerwone. Jak ci się wbije jeżowiec do nogi, to masz posprzątany cały urlop, nie? Możesz sobie... Wyciągnąć, co prawda, tą igłę możesz, tam nie ma jakiejś trucizny albo innych straty, pierdaty i tak dalej. Ale jak ci się to wbije, to jest taki ból, tak cię wszystko boli, że to jest po prostu maraz, nie? Ja jestem ciekawy, dlaczego ci Bułgarzy, chociaż to jest normalne, że Bułgarzy wpuszczają ludzi na przebitych oponach, jakich tam na opony nie stać. I się w ogóle, właśnie dlatego się chciałem też temu przypatrzeć, ponieważ mówiliście, że tu jest polska flaga, ale to nie jest polska flaga, tylko to jest cały czas czechosłowacka. Ja wiem, że to jest pre-alpha, ale to też powinno się zmienić w pierwszej kolejności. No i
w drugiej kolejności jest to, aby zmienić właśnie tą mapkę, ponieważ jest to troszeczkę bez sensu, że naprawdę, zobaczcie sobie, gdzie leży Dubrownik, a gdzie leży Bułgaria. Po drodze są trzy kraje. Także gościu albo już ostatnie kraje tworzył po prostu na już, na szybko, bo jak oglądałem na amerykańskich stronach, to Amerykanie w ogóle tego nie szczaili, bo wiecie, to jest to samo, jakbyśmy grali w grę American Truck Simulator i wiecie, jak przejeżdżacie, jedziecie drogą Road 66 i przejeżdżacie stan, kurde, Nevady i jedziecie, chociaż w ogóle nie wiem, czy w Road 66, czy w Nevadzie jest, chyba jest, Road 66 i oni po prostu tego nie czają, że to tak nie jest, no, że to tak nie jest, że to jest troszeczkę bez sensu, nie? I zauważyliście, że tutaj w ogóle mi się nie pojawiła droga, którą w ogóle możemy jechać i tak dalej. Gdzie będziemy jechali? Nie pojawiło się w ogóle, ale lipa jest właśnie to, że teraz będzie padało. Dobra. Może ja sobie tutaj zamknę. I jedziemy, po prostu jedziemy. Dobra. I jedziemy. Dup! Od razu, z pierwszej rury, nie? Bo mnie ściąga po prostu na lewo. Czy da się wziąć tą oponę tutaj? Mimo, że ona nie jest na felze? Czekaj. Bo ja tutaj za chwileczkę... Nie, no nie da się. Ale ładna tęcza, nie? Jak tęcza się tutaj zrobiła przed chwilą? Tęcza była tutaj przed chwilą. Tylko mi nie mówcie, że nie. Że mam schizy jakieś albo coś takiego. Bo wam nie uwierzę. Dobra, jedziemy. Ja jestem ciekawy, jak tutaj w Chorwacji będą... W Bułgarii będą samochody śmiesznie jeździły. Myk. Dobra. Nie wiem, czy to w ogóle jest potrzebne, żebyśmy sobie tutaj bez sensu nie marnowali energii z akumulatora. Czekajcie, ja może to wyłączę. No to jest chyba taka tylko ozdoba, żebyśmy sobie to załączyli, prawda? A nie, rzeczywiście, znikają te kreski. I wydaje mi się, że... Co tu jest? Woda w środku? Co tu jest nie tak z tą drogą? Ej, wycieraczka mi się spieprzyła, widzieliście to? Tu się nawet wycieraczkę możesz spieprzyć. Ale scena. Najlepsze jest to, że teraz już jesteśmy w tunelu. Jest tutaj super, hiper, turbo niebiesko. Tak jakby czegoś tutaj zabrakło. O, ślizgamy się, to też jest fajne, że się ślizgamy w tunelu. Ale mamy na tył zarzucone... Jak tu śmiesznie. Gdzie? Malko Tarnowo. O. Na tył mamy zarzucone... No! Oponę na jazdę właśnie w taką pogodę i nas tak w sumie nie zarzuca, muszę wam powiedzieć. Także fizyka też tu jest spoko, bo z tego co mi się wydaje, to Trabant ma napęd na tył. I co prawda... O, jedna wycieraczka mi działa. Widzieliście to, że tutaj się mogą nawet wycieraczki zepsuć? Ja tego nawet nie widziałem. Myślałem, że oni to sobie już po prostu pominęli, nie? Dobra, wysiadamy... Co tu jest? Ja myślałem, że tutaj ktoś stoi. Ale scena, nie? Dobra, jest pierwsza skrzynka, miejmy nadzieję, że coś fajnego znajdziemy. Ja myślę, że tu będzie jakieś wino. Bardzo dobre wino tutaj będzie. Ale no spoko. Szkoda, że tylko jedno, ale spoko. Papierosy, 12. 12 niby mało, niby dużo, ale jednak jest. Co my tutaj mamy? Jakieś pojednanie. O co tutaj chodzi z tą Bułgarią? W ogóle Bułgaria nie wiem, czy już jeszcze jest, czy już jej nie ma. Co tam jest w ogóle u góry? Tam będzie chyba stacja benzynowa albo jakiś, kurde, taras widokowy. O, tutaj też jest kolejna skrzynka. Nie musimy mieć tutaj łomu, żeby to otworzyć. Ale ogólnie w... No, w Bułgarii jest taka korupcja, że niektórzy narzekają na Polskę, że jest korupcja, że się posprzedawało i tak dalej, straty pierdaty. Ale w Bułgarii to jest po prostu katastrofa, bo oni dostali dofinansowanie z Unii Europejskiej, rozumiecie to, i wszyscy to pokradli. Nic nie pobudowali, wszyscy to pokradli. Także jak ja tutaj na przykład teraz już nie pracuję, ale pracowałem z Bułgarami, to nie mówią, że to jest po prostu masakra. Oni dostawali na tamte czasy, jak to było 5 lat temu, jeszcze mało się zarabiało w Niemczech, wiecie, jak na początku tak zawsze jest, bo nie znajdziesz od razu fajne roboty, i się zarabiało, przypuśćmy, te 10 euro na godzinę, to oni mówili, kuźwa mać, ile tu jest, kuźwa, pieniędzy, jakie tu są jaja w ogóle, nie? I co się okazało? Oni potrafili przyjechać, tak samo jest na Ukrainie, tylko że oni jeżdżą do Polski. Oni przyjeżdżali na 3 miesiące, przypuśćmy, do Niemiec i oni wyjeżdżali z powrotem na 6-7 miesięcy do domu. Bo oni nie musieli później pracować przez te 6-7 miesięcy. Czajcie to?
Robisz 3 miesiące i później masz 7 miesięcy wolnego. Co prawda to później tak troszeczkę idzie do emerytury, bo wiesz, jak później to wszyscy widzą, że nie pracowałeś przez te 7 miesięcy i w roku pracujesz tylko te 3, 4, 5 miesięcy, to później jest troszeczkę scena właśnie z tym, nie? Z emeryturą. No bo z czego później tą emeryturę ci zapłacić? No się zastanawiam, dlaczego tutaj też samochodziki nie jeżdżą. O, umyła mi się szyba. To jest akurat na przykład fajne, że deszcz zaczął padać i mi się umyła szyba. Nie jest to fajne, że nie muszę używać wycieraczek. Ale fajne jest też to, że... Nie wiadę. Nie wiadę pod tą górkę. Ej, ja chcę tam jechać, ja chcę tam jechać. Mam nadzieję, że tam wjedziemy. Bo to jest po prostu maras, co tam jest. Da się tam jakoś wjechać albo wyjść? Co to w ogóle jest? Bo ja tam nie mogłem przejść, ponieważ tam były barierki, a w tym samochodzie. A w tym samochodem, jak i tym człowiekiem, nie da się tutaj nigdzie skakać. Także może być trochę scena. Dobra, zobaczcie, że my tak troszeczkę pomalutko jedziemy, bo ja tutaj się też rozglądam za skrzynkami. A poza tym, no nie umiem wciągnąć. Nie umiem wciągnąć tym naszym trabanciolem pod górkę. Bo ten samochód naprawdę, on ma 78 sekund do setki. Wy się tutaj śmiejecie, ale to jest prawda. To jest najprawdziwsza prawda. Co tam jest? Stacja benzynowa. Wow! Już tu jest stacja benzynowa? Wydaje mi się, że już jesteśmy w połowie. Także muszę wam powiedzieć, że chyba Czechosłowacja była póki co najcięższym terenem. A tak to sobie jedziemy. Na Węgrzech chyba zrobiliśmy z 200 km i to by było na tyle. Kupimy sobie oponę tak w ogóle. Zrobiliśmy 200 km i to by było na tyle. Tutaj robimy co prawda 420, ale zobaczcie, jak my sobie tutaj fajnie jedziemy. No fajnie. Nie jest jakoś tragicznie, no. Tutaj się śmieją z Czechosłowacji, bo na Czechosłowacji kiedyś było kiepsko. Wszyscy się z nich śmiali, oni się dopiero teraz wzięli do roboty i naprawdę, jak ja jedę przez Czechy, bo przez Słowację nie jeżdżę, przez Czechy się jedzie, kurde. Ja chcę sprzedać teraz ten alkoholopseudo, albo raczej to właśnie, tobako, ponieważ potrzebuję pieniędzy. I jak ja jedę teraz przez Czechy, z Niemiec do Polski, czy z Polski do Niemiec, oni naprawdę bardzo fajnie tę trasę zrobili. A jeszcze 5 lat temu była scena. Jeszcze była scena. Dobra, kupimy sobie... ile dostanę kasy? 33,60, bo dla mnie teraz jest... Prio 1 to jest opona, nie? Ja sobie tutaj co prawda podreperuję troszeczkę i Prio 2 to jest zatankować. To jest też, kurde, Prio dla mnie. Obczajmy sobie tutaj nasze oponki, jak one tutaj wyglądają. Ale nie umiem teraz sprawdzić, czekaj. Dlaczego nie mogę sprawdzić? Aha, bo mam coś w ręce, okej. Okay. 3x3. 3x3, okej, jest fajnie, jest pięknie. Ta tu jest w porządku. 3x3, to muszę wymienić. Tylko i wyłącznie tą, no dobra. W ogóle, z tego co się dowiedziałem, to jest też jakiś złoty klucz w tej grze. Wydaje mi się, że ten złoty klucz dostaniemy, jak przejedziemy przez... do Turcji dojedziemy. I możliwe, że zawieziemy w końcu tą paczkę, bo my przecież tą paczkę wieziemy do Turcji. Co prawda tu nie ma napisane, że my to wieziemy do Turcji, no ale no po co byśmy taką mumię wieźli do Turcji? No musimy to wieźć do Turcji. Na bank tacy, tak jest. Ja wam nie będę ściemniał, ja w ogóle nie ściemniam. Nie? Dobra, kupi to ode mnie? Nie, no to spierdzielaj. No to spierdzielaj. Dobra, teraz sobie tutaj jeszcze zatankujemy. I zobaczymy, co mamy tutaj zepsutego. Pyk. Jak on dużo żre tej... benzyny, dlaczego on tak dużo zeżar? Ej, tutaj już w ogóle nie ma więcej paliwa. Dlaczego jest tutaj max 5 paliwa? Jaki to jest bezsens, nie? Że na Bułgarii jest max 5 paliwa, a w Niemczech mogłeś sobie zatankować ile tam chciałeś, nie? Dobra, dolejmy sobie troszeczkę tego śmiesznego. Optymal, okej. Okay. Jest fajnie, jest pięknie. Tutaj sobie zreperujemy do końca. Cały czas mamy karnister z benzyną. On jeszcze jest chyba z Niemiec nawet, tak mi się wydaje. Zobaczcie, to jest znowu kurde na... O, bu, bu, bu. I od razu to znika, nie? Oponę potrzebuję i ten zestaw naprawczy. To wtedy będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie pięknie. I już. Dobra. 20, 28. Trzydzieści cztery. Nie potrzebuję w sumie offroad, kupimy sobie normalną. Nie kupuję też wet 400, bo te mają 350 trakcji, także to nie jest aż taka scena. 450. Te są lepsze niż te, a te są droższe. Bierzemy tą. Ta Bułgaria jest taka śmieszna, nie? Że to jest masakra. Dobra, płacimy jeszcze tutaj. Więc ładnie jest, pięknie, znowu mamy kurde tutaj 14 i zabraknął nam kurde jeden marek.
Jedna marka nam zabrakła, żebyśmy kupili sobie zestaw naprawczy pana hipopotama, nie? No nieważne. Chyba, że coś sprzedamy. Sprzedać coś? No nie, nie będę sprzedawał, no. Już trudno, mówi się trudno. Odkładaj to. Dobra, jest fajnie, jest pięknie. Mamy tu jeszcze coś na sprzedaż? Nie, nie? Nie, nic. Nic. Nic, 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 ale mam nadzieję, że na takim silniczku dojedziemy, bo jest... O, o. O, o. O, o. O, o. O, o. No nie wiem, nie wiem. To naprawdę kosztuje chyba 15, nie? Albo 5. Miejmy nadzieję, że to kosztuje 5. Ale chyba kosztuje 15. 15. Zabrakła mi jedna marka, no trudno się mówi. Trudno się mówi, przecież nie będziemy płakać. Najważniejsze jest to, że mamy nowe opony tutaj kupione. Ja się w ogóle zastanawiam, bo ja nie oglądam innych youtuberów, jak w to grają, czy też polskich, czy zagranicznych. Ja się po prostu zastanawiam, co będzie, jak my dojedziemy do tej Turcji. Mam nadzieję, że zawieziemy po prostu tą paczkę i dostaniemy tyle hajsu, że w końcu będziemy... Bo wydaje mi się, że będziemy musieli wrócić do Niemiec. Ja tutaj nie kliknę return home i to by było na tyle, nie? Ja tutaj naprawdę... Z tego, co widzę, będziemy musieli wrócić się z Malko Tarnowo. Będziemy się musieli wrócić z powrotem do Niemiec, ponieważ są też znaki na Drezno, na Dubrownik, z powrotem na to Sturnowo, Starowo, czy jak to się tam nazywa. Także musimy sobie wrócić. Naprawdę. Będzie ok. Jest w ogóle fajnie na tych oponkach, muszę wam powiedzieć. Jest lepiej, także... Fajnie, że gościu wprowadził coś tutaj takiego jak kontrola trakcji, że na przykład nie jest tak, że a, pada sobie deszcz, to jest pre-alpha, to tam straty pierdaty. Nie będziemy tutaj się bawić w wet tires, road tires, czy normal tires i tak dalej, nie? Ale, zobaczcie, zapierdzielamy, ja za chwilę wpadnę w poślizg taki mini, ale co prawda jest okej, jest okej, jest fajnie, jest pięknie. W ogóle tutaj chyba sobie można klawisze zbindować, tak mi się wydaje, nie? Fajnie by było, jakbym sobie zbindował na przykład ręczne na spacji, nie? Bo mówiliście mi, że jak się zaczynam ślizgać, jak wpadam w poślizg, to najlepiej zarzucić się ręcznym. Nic tutaj nie ma. W ogóle w Bułgarii też byłem. Byłem w Złotych Piaskach, czy tam na Złotych Piaskach. Nie wiem, jaka jest poprawna forma, ale w każdym razie byłem. 200 km, nie ma tragedii. I jakie były wrażenia moje z Bułgarii, ponieważ ja już naprawdę pół świata zwiedziłem. Były w sumie spoko. Pierwszy raz byłem, wiecie jak, w takiej miejscowości, gdzie naprawdę jest ciepło, bo to... Bułgaria to był pierwszy zagraniczny kraj, taki, wiecie jak, fajny, letniskowy, taki kurort, gdzie sobie pojechałem. Ja mam tutaj dziurę czy co, że tutaj tak przecieka? Że sobie fajnie poodpoczywaliśmy i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że plaże były w sumie spoko, natura też była spoko, tam też są już palmy i tak dalej, fajnie, jest pięknie i tak dalej. Ale czy bym jeszcze raz pojechał, to nie wiem. Nie wiem. Ogólnie na mieście, bo byliśmy też w Sofii, to jest drugie największe miasto po... A, bo jest to... Nie w Sofii. Kurde, teraz nie pamiętam, co było stolicą Bułgarii, chyba... Sofia, to myśmy byli nie w Sofii, tylko w... Nie pamiętam teraz, gdzie byliśmy, ale w każdym razie byłem w drugim największym mieście w Bułgarii. No wygląda jak w Europie Wschodniej. No tak jakbyś był w Polsce, czy też w Czechach, czy w Słowacji. Czechy to takie... zachodnio-wschodnie to jest, bo to jest tam wygląda jak na wschodniej Europie, no tak jak w Polsce, ale jest czysto, nie? Jest bardzo czysto. Słowacja to samo, na Słowacji też byłem, też ładny, piękny kraj. Na Węgrzech byłem, biedota, i tam coraz dalej, wiecie jak, Bułgaria, Rumunia i tak dalej, to tam się... Ukraina, to tam coraz biedniej się robi i muszę wam powiedzieć, że co prawda każdy miał jakąś tam klimatyzację w domu, bo tam jest tak ciepło, że po prostu nie da się wyrobić i każdy miał tą klimatyzację w domu, ale no biedota, no biedota, trzeba powiedzieć, no. Chyba tam jest tak jak w Rosji, że nie ma takiej granicy poprzedzającej i to się zaczyna pomału robić w Polsce, gdzie jeden zarobi 1500, drugi zarobi 4, jest mega, hiper, turbo przepaść i później dopiero są ludzie, którzy zarabiają 20, 25, 30. To samo się zrobi... Co tutaj są w ogóle za znaki? Jakieś dziury, kurde, w drzewach? Jest... I to jest smutne na przykład, że się robi taka przepaść, bo nie powinno tak być. W Niemczech na przykład jest tak, że u nas na przykład w robocie jest 10 czy nawet więcej będzie, bo oni to jeszcze teraz będą wprowadzać, grup płatniczych, tak jakby. Jest komisjoner, jest sztapler, jest gościu, który kontroluje palety, jest gościu, który przyjmuje palety, jest gościu, który się zajmuje magazynem od strony systemowej, jest gościu, który się zajmuje
od strony... Co to jest? Coffee Beans. Zero. Jak można sprzedać kawę za zero? Co, ona już jest stara, przeterminowana, czy co? Bo nie rozumiem. I w ogóle jakie ja tutaj itemki zbieram, nie? Jest gościu, który się zajmuje tym, tą sprawą też systemowo, ale logistycznie, czy tam planowo i tak dalej, wiecie o co chodzi. I jakoś to ma ręce i nogi, bo na przykład ten gościu zarobi tyle, ten już robi coś innego, no to zarobi tyle, nie? Czy tyle samo, albo te 20-30 euro brutto więcej, czy mniej. Zawsze jest jakaś ta granica. Czy później ktoś zarabia 500, czy 600, czy 700, czy 800 euro i zawsze jest ta granica i na przykład w takiej głupiej firmie, znaczy to nie jest głupia firma, bo to jest wielkie przedsiębiorstwo, gdzie pracuje około 30 tysięcy osób, nie na dzień, na zmianę, czyli ogólnie pracuje tam około 100 tysięcy osób, no to no w Polsce nie ma czegoś takiego, no. Jak ja się byłem, na przykład blisko mnie się wybudował się sklep Lidl. Wow, jak tu jest górzyście. I żadnych skrzynek nie ma, nic, nie? Jest po prostu masakra. Jak się byłem tam zapytać z ciekawości, no to najniższa krajowa. No chyba, że dostaniesz się do biura, ale w biurze też, przypuśćmy, na najniższej krajowej komisjoner czy sztapler zarobi, przypuśćmy, 2000 zł, pójdziesz do biura i zarobisz 3. I obojętnie, czy robisz w biurze to, czy robisz tamto, czy robisz sramto, czy robisz tamto, to zarobisz 3. No to jest takie troszeczkę bez sensu moim zdaniem. I później jest szefo, który zarabia 20, 30, 40, nie? No szefo 20, 30 i później jest dyrektor, który zarobi 40. Nie ma tej takiej granicy między, a w Niemczech coś takiego jest. Ten zarobi 1000... Ten zarobi, przypuśćmy, 1600 brutto, ten zarobi 1900, ten zarobi 2,5, ten zarobi 2,3, ten zarobi... I tak cały czas jest, aż się pniesz do góry, wiesz o co chodzi, no. A no w Polsce tego brakuje. W Polsce po prostu tego brakuje, nie? To na przykład widać, jak... Może niektórzy już tutaj z was pracują. Moja pierwsza praca to była... Oczywiście na czarno, no bo przecież w Polsce każdy pracuje na czarno na początku, bo inaczej się nie dorobi. Poza tym szefowi się to też nie opłaca. No to wiadomo, pracowałem w pizzerii, jeździłem sobie samochodzikiem i rozwoziłem pizzę, nie? No to ja miałem jako kierowca 5 zł na godzinę. No to kierowniczka, tylko ta, co siedziała za barem, barmanka, no to zarabiała 6 zł na godzinę. I przychodzi kierowniczka, która ma 8. Ale wszyscy zarabiają mniej więcej to samo, no ona... Ile tutaj jeszcze mamy kilometrów w ogóle, bo mi paliwa już pomału brakuje. Jak to 210? To dlaczego ta stacja benzynowa była tak blisko? Myśmy dopiero połowę przejechali, to nie może tak być. Czy my się teraz cofamy i teraz nas tutaj ktoś troluje? Bo ja nie chcę. Ja nie chcę, naprawdę ja nie chcę. Bo ja się zdenerwuję mocno. Kolejna paczka i znowu będą te... Kawa będzie, pato. No. Tobako, nie. 4. Może być. Wydaje mi się, że w poprzedniej paczce... Nie, nie mogło być, ponieważ jak skończysz zbierać tą paczkę, to ona się otwiera. Ładnie, pięknie, widzisz? Ona się tak fajnie otwiera, dobra. Mam nadzieję, że dojedziemy w tym odcinku do... Kurde, granicy już... Pomału powinna być... Ta Turcja, tak mi się coś wydaje. Ja się zastanawiam, jak ludzie tutaj w to grają, że oni mają bagażniki na dach, że oni mają, kurde, poczwórne światła, że oni mają najlepsze sprzęty. Ja nie chcę grać tak... Dużo osób się mnie pyta, czy zagramy sobie jeszcze w żelopi. Oczywiście, że sobie zagramy i mam nadzieję, że jak dojdziemy do tej Turcji, to zdobędziemy troszeczkę pieniędzy, ale... No wiesz jak, no mnie to nie bawi po prostu, bo jak to jest pre-alfa, to powinien zrobić tak, że mamy te 100 dolarów, ale na przykład najdroższa rzecz kosztuje 130 na przykład, nie? A nie, 440, plus bagażnik na dach, 300 plus 100, to ja bym musiał skądś mieć 3000 marek. Ja bym musiał to mieć 3000 marek, bo inaczej nie masz szans. Sami widzicie, że ja próbuję tutaj jechać i jechać. Wjeżdżamy teraz, co prawda, znowu na jakąś śmieszną górkę. W ogóle nie wiem, dlaczego tutaj świateł nie używam, ale i tak tutaj nikt nie jedzie, także co za różnica, czy ja użyję świateł, czy nie. Coś mi zaczynają mrugać, ale tutaj nie da się wymienić żarówek. Także co za różnica, czy ja tutaj załączę światła, czy nie. Tutaj też powinien to troszeczkę zmienić, ponieważ od Węgier wjechaliśmy na Chorwację i w Chorwacji już chyba nie było też samochodów, nie? Nie było. Powinien to troszeczkę zmienić, bo gra się naprawdę prezentuje fajnie, a nie zbiera też mało za tą grę, ponieważ tak ja za nią dałem 15 euro. Nie jest dużo, nie jest mało. Może później będzie troszeczkę droższa. No ale jakiś tam budżet dostał, bo gra dostała tam jakiegoś hype'a.
zwał jak zwał i wydaje mi się, że nie tylko Polacy grają w tą grę, nie tylko Ruscy czy tam Czechosłowacy i tak dalej, ale dużo osób gra w tą grę i nawet Amerykanie, i to wiecie, jak ja na przykład prezentuję tą grę, to już wydaje mi się, że 3-4 osoby nakusiłem na to, żeby zakupić tą grę i ta osoba po prostu tą grę kupiła, no. Da się? Da się. Niech ciśnie, bo naprawdę, ale to też się fajnie dopasowało. Bo gra się ciekawie zapowiada, tylko jeszcze trzeba bardzo dużo w niej wprowadzić, no. Za chwilę mi paliwa zabraknie, ale mam jeszcze bańkę, także jest fajnie Ja wiem, dlaczego to auto teraz tak dużo pali, bo przecież my jeździmy cały czas pod górkę i wtedy samochód więcej pali. Takie jest moje zdanie. W ogóle jedziemy cały czas 30 na godzinę, nie? Dlatego też się nie dziwcie, dlaczego my tak długo jedziemy. Ciekawe, czy jak mi zabraknie paliwa, a będę z górki jechał, to czy on po prostu zaciągnie ręczny, czy nie będę miał po prostu paliwa? Powinno być też coś takiego zrobionego, że brakuje mi paliwa, no to jedziemy sobie dalej. Z górki, bo z górki, ale jedziemy. Myślałem, że skrzynka. Ale nie ma tutaj... O, no widzisz, i on zaciąga ręczny, no przecież to jest bez sensu moim zdaniem. Coś takiego. Dobra. Szybko sobie tutaj dolejemy. Ja mam nadzieję, że te 10 litrów wystarczy, bo jak nie, to będzie scena. Mamy w ogóle 10 litrów, czy mamy mniej? No 8, no powinno kurde wystarczyć, no. Miejmy nadzieję. Dolejmy sobie jeszcze tego oleju tutaj. Zobaczcie, że ten motor, no to jest ten fuel tank, czyli ten zbiornik paliwa. O, możemy to już wyrzucić chyba, nie? No, śmiecimy i tak jesteśmy w Bułgarii, więc co za różnica. To nie psuje się tak jak tamte. A to ma 84, wydaje mi się, że się troszeczkę podładował. Zero! Elfir to ma już zero. Green Squash Engine też już ma zero prawie. Masakra, nie? Miejmy nadzieję, że dojedziemy, nie? Bo jak nie, to będzie scena. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Mamy kurde 3/4 baku, nie? Proszę was, dojedźmy. Módlcie się razem ze mną. Żadnych skrzynek tutaj nie ma. W ogóle bardzo mi się to też podobało, że na Jellopy spodobało wam się, jak opowiadam, bo nawet sam nie wiedziałem, że aż tak w sumie dużo wiem. Dużo podróżuję po świecie, dużo rozmawiam z obcokrajowcami, bo ja ogólnie nie czytam wiadomości, nie czytam jakichś tam pierdół, pudelek i inne straty pierdaty. No tylko mieszkam za tą zagranicą. Rozmawia się tutaj i tam z obcokrajowcami. Pojedzie się tutaj, pojedzie się tam. Szwajcaria, Austria, Słowenia, Włochy, Czechy, Słowacja, Polska, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina. Teraz najprawdopodobniej, ja wam mówiłem ostatnio, że pojadę do Chorwacji, ale żona coś tutaj już kombinuje, że pojedziemy do Grecji, więc jak pojedziemy do Grecji, to po drodze jest Macedonia, jest Serbia, jest Kosowo, jest Albania, czyli kolejne kraje, które zwiedzę, żona nie chce, ona się tam boi, ale ja tam się po prostu zatrzymam, no i zobaczymy, także będę mógł powiedzieć, byłem, zwiedziłem, jest fajnie, jest pięknie, nie ma tutaj żadnych skrzynek, czy ja ich nie widzę. Ile jeszcze? 140, ja nie dojadę. My nie dojedziemy, wiecie o tym, że my nie dojedziemy, bo nie starczy nam paliwa. Chociaż teraz już nie ma górek. Zapierdzielamy. Ej, pojawiliśmy się z drugiej strony tego gówna. Jaki bezsens, ty. Wow, wpadamy w lekki poślizg. Jesteśmy strollowani, bo znowu, przecież myśmy tutaj już byli. Znowu jesteśmy pod... Te mapy się powtarzają. Albo raczej ta trasa się powtarza. Ale ładnie w poślizg wpadamy, jest fajnie, jest pięknie. Bo przecież... To już tam było i teraz będziemy pod górkę jechali znowu. Ale śmieszne. Ale śmieszne. Ile kilometrów? 70. Dojedziemy, mamy połowę paliwa. Jest troll. Jest lekki troll. Ale wydaje... Nie, tędy nie, tędy nie. Tędy na bank nie. Ponieważ tutaj będzie droga, którą byśmy wybrali właśnie przez takie bezdroża. To trzeba jechać tutaj. Tutaj też są bezdroża. Oh fuck, no przecież nie miało być takiej trasy, no. Nie dojedziemy. Módlcie się razem ze mną. Czy my jesteśmy znowu tutaj w Chorwacji? Czy co? Bo nie wiem, co to tutaj w ogóle ma oznaczać. Dlaczego? Dlaczego powiedzcie wy mi... Teraz się tak trasa zmieniła, jak ta trasa się miała nie zmienić. I tu będzie troll, nie? Na bank tu będzie troll. Że tutaj nie ma przejazdu, ale jest fajnie pod górkę, nie? A przed chwilą chwaliłem się, że tylko i wyłącznie Czechy i Słowacja była kiepską trasą. Ale zauważcie, że tutaj nie leci nam
wiecie jak, te błoto spod kół. Także tamta trasa była... O, jest, jest, jest fajnie, jest pięknie, nie? Jest, jest dobrze, mamy połowę paliwa, żeby tylko, kurde, ten silnik wytrzymał, no. Bo to będzie scena, bo to będzie scena. I w Bułgarii, choćby w Polsce, nie? Połowa dróg zrobiona, połowa nie. Też tak jest u was? Połowa jest zrobiona, połowa nie? Ej, bez kitu, jak będziemy wracali z powrotem do Chorwacji, to ja zeskoczę, kuźwa, stąd. Tu, pojadę i fuu, i polecę. Ciekawe, co się stanie. Czy się przewrócimy na plecy, na dach. Bo idealnie można wyskoczyć stąd. Obiecuję wam, że stąd wyskoczymy. Gdyby było śmiesznie, nie? Osoby się też pytały, czy będziemy jeszcze grali w JLP tak, żeby przyjść na przykład na 1-2 odcinki. Ponieważ są też osoby, które przeszły to... w pół godziny na przykład, nie? Wątpię, żebyście przeszli to w pół godziny. Ja wiem, że wy się chwalicie w tych komentarzach i tak dalej, ale sami zobaczcie, ile my przez tą głupią Bułgarię jedziemy, a tu jeszcze trzeba zatankować, tu jeszcze trzeba zrobić to, tu jeszcze trzeba zrobić tamto. I no nie wiem, czy da się, no. Ale scena, nie. Ale scena. Bo mam nadzieję, że nam tego paliwa nie zabraknie, no. Ja bym chciał mieć ten bagażnik na tak w ogóle większy ten bagażnik. Żebyśmy mogli sobie wziąć, wiecie jak, dwie skrzynki. Nie dwie skrzynki, tylko dwa baki na przykład, nie? Albo po prostu większy bak kupić, no. Ja tutaj w ogóle pieniędzy nie mam, od tego zacznijmy, ja jestem taki biedny. Myśmy się wybrali na podróż swojego życia, to jest to samo, jakbym... Ja do Grecji mam te, no powiedzmy, 1700-2000 kilometrów. Jadę do... O, ciu. Jadę do tej Grecji i biorę 100 euro. Można? Można. Masakra, nie? I za chwilę zabraknie paliwa, nie? Zabraknie paliwa, bo nie wierzę, że nie. Ale to wtedy powinien się już przebiec do miasta. O, jest, jest miasto, jest miasto, jest... A nie, tędy też można było się przejechać. Wow, 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 jesteśmy. Dojechaliśmy. Co prawda walnąłem teraz słup, ale mnie to wali, bo po prostu dojechaliśmy do miasta. Zobaczcie, że tu jest lepiej niż na Węgrzech. Jest i motel. Ja od razu tutaj będę się zatrzymywał w motelu. Ale nie mamy kasy. 14 kasy mamy. Ja muszę pierw rzeczy posprzedawać. Dopiero później przyjdziemy do motelu. Bo nie wiadomo, czy zostawią nam goście tutaj jakieś... no, jak to się nazywa? Ej, kurde. Naprawdę trzeba tak na dół zjechać? Bo nie wiadomo, czy ludzie nam zostawią pieniądze, nie? Żeby nie było sceny. Dawaj, dawaj, dawaj. Później pod tą górkę trzeba wjechać, naprawdę. Chyba się przebiegnę. Da się tam jakoś przebiec? Nie da się. Ale scena, nie? Ale głupio. Dół. Po tych dziurach tu jedziemy. Na chwilę ręczny zaciągnie, bo paliwa zabraknie. Ale scena, no. Trzeba kupić paliwo, trzeba te rzeczy posprzedawać, żeby nam starczyło na motel, ej. Bo inaczej może być kiepsko. Naprawdę to miasto jest takie wielkie, mogłem już tam zostać, nie? Mogłem już tam zostać, ale i tak kasy nie mamy. Fakt, nie? Jak na złość. Wszystko jest jak na złość, nie? O, słyszałem muzyczkę z lajki. Myślałem, że stacja benzynowa jest zamknięta. Dawajcie, dawaj, dawaj, dawaj. Uff, dojechaliśmy, dobra. Jest fajnie, jest pięknie. Zaciągaj ten ręczny. Pyk, pyk, pyk. Na razie nie będę kupował takich pierdów. W ogóle co tutaj pisze? A ty tu będę. Nie wiem, co tam pisze. Nie będę kupował takich pierdów jak... skrzynka, bo może nam nie starczyć na... na nocleg, który będzie już pewnie kosztował 40. To nam lewo starczy na nocleg, nie? I tu jest scena, bo tu jest naprawdę scena. To ile to sprzedamy? Za zero. Jak można kawę sprzedać za zero? Ja tego nie rozumiem, ja tego nie potrafię pojąć. $67.20, no nie ma takiej tragedii. 14 jeszcze w portfelu jest, ale jeszcze trzeba zatankować. Zero. Dlaczego on tankuje tylko do 9? Wy też macie taki problem? Jak ja? Bo mi się bardzo często, gęsto, dużo razy zdarza, że tankujemy po prostu do 9 i to by było na tyle.
Nie można u ciebie sprzedać kawy, mimo że masz na sprzedaż? Za 50% ceny? Wiecie co, ja sobie zostawię tą kawę tutaj z powrotem w bagażniku. Bo mi się wydaje, że jak my wyjdziemy do kolejnego państwa, to będziemy mieli możliwość sprzedania tego, dobra. Ja tutaj płacę za to, co zakupiłem, czyli za paliwo. Na razie nic tutaj więcej nie kupujemy. I dostaniemy z powrotem, dawaj. 72. Jest dobrze. Bo mamy na nocleg, ale nie mamy na nic. Z kapiszon w ogóle, nie? Kapiszon. Patrz teraz to. Gdzie my teraz będziemy? Dalej w Bułgarii. A okej, okay, dobra. Dobra. No to odpalamy naszą maszynę. Miejmy nadzieję, że wjedziemy tym samochodzikiem. Że wjedziemy tym naszym samochodzikiem, kurde, pod tą górkę, no. Że silnik nie padnie albo coś takiego. Ale głupio, że tutaj postawili tą lajkę, a u góry motel, no. Przecież powinni to zrobić inaczej, moim zdaniem. W ogóle ten odcinek chyba będzie miał chyba z 50 minut, tak mi się wydaje. Jak wam się chce oglądać tak długo moje odcinki? To jest bez sensu. I ktoś mi powie, że dojechał w pół godziny z tego, z Berlina, z Berlina? Z Berlina do tego, do Turcji. Jak ten jeden odcinek, jedna Bułgaria trwa 40 minut, to ja nie wiem, jak ludzie tutaj naprawdę podejeżdżali w pół godziny. No i zobaczymy, spróbujemy się zmierzyć z ich czasem. Miejmy nadzieję, że to nie jest scena. No chyba, że byłeś już w Turcji i nacisnąłeś Return Home, albo coś takiego. Może też tak być. W ogóle wycieraczek nie używamy. Użyjmy, żeby było realistycznie. Coś tam zbierają, ale to i tak jest. O dupę rozczaść. Dobra, za chwileczkę będziemy w motelu. Chyba jeszcze z 16 serpentyn. O, widzicie, patrzcie, jak już tutaj mi paliwa brakuje. To jest scena, nie? Mega scena. Ale tu już chyba powinien być ten motel, nie? Za chwilę nam auto padnie. W ogóle nie działa nam ten filtr powietrza. Jest, bo jest na zero, a i tak jedziemy. Nic się nie zapchało, nic się nie zatarło, nic się nie zapchało. Jedziemy bez oleju, bo przecież i tak nas nie stać na niego. Dobra, ile mamy kasy? Bo zapomniałem, 72, okej. To ja sobie teraz tutaj pierw pójdę po gościach. 35. A myślałem, że 40 będzie. Okej. Dobra. Im jesteśmy w biedniejszym kraju, tym jest coraz to drożej, nie? Fajnie. Wydaje mi się, że dostaniemy pokój 1A, ale nie jestem pewien. Dobra. Nie. Tu też nikogo nie ma. Nie. Nie, dzisiaj w ogóle nie są łaskawi dla mnie, nie? Także nic nie zabędziemy. Nic nie zabędziemy, nic nie zbierzemy. Jest cena. Jest kiepsko, jest daremnie w ogóle. Już zaś odłożyłem z powrotem ten... Jak on się nazywa? Motel Keeper. Okej, okay, myślałem, że to jest jakoś po bułgarsku napisane. No i powinniśmy być przecież teraz już chyba w Turcji, tak mi się coś wydaje, nie? Mam nadzieję. Dawaj mi ten portfel tutaj. Portfelix, okej, okay. Jest fajnie, jest pięknie, dobra. Płacimy i pomalutku się będziemy tutaj żegnali. Alcohol factory burns down in Turkey, czyli już jesteśmy w Turcji, no to fajnie. Room 2C. 2C, dobra, dziękuję bardzo. Udało nam się dojechać do końca Bułgarii. Za chwilę Turcja. Już jesteśmy blisko. Dobra. Kluczyk. Otwieraj, pyk. I kładziemy, jest tutaj w ogóle coś jeszcze? Bo może coś takiego będzie, no. Jakieś pieniążki albo coś. Nie, nic nie ma, nie ma, dobra. No tak się kładziemy spać, bardzo się cieszę, że wytrwaliście razem ze mną na tym odcinku. Ponieważ on naprawdę trwa 78 minut. Day 6, Malko Tarnowo. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!